widzenia radio, pani Rejmiszewska. Jaki kolor samego jachtu? No biały jest, biała nadbudówka. A burty są takie w kolorze drzewa, mahoniu. Aha, to może być jaskuła, tak. Aha, 8:50 Greenwich, dobra. Jeśli by jeszcze pytali... Jeszcze raz powtarzam. Pospalster, bo i tam czekać przy wyjściu z sądu. Koło Kopenhagi zobaczyli jacht, który wygląda na jaskółę. Niezidentyfikowany dla Duńczyków i Szwedów. Od momentu, kiedy zacząłem się zastanawiać nad samotnym pływaniem, to zacząłem się zastanawiać w kontekście rejsu kapitana Jaskuły. Dlaczego przez 35 lat, wtedy to było przez 30 lat, nikt nie podjął tego wyzwania, żeby to powtórzyć? Basen jachtowy imienia generała Zaruskiego w Gdyni. Miejsce święte dla polskich żeglarzy. Tutaj na Zatoce trenowali i trenują najlepsi polscy żeglarze przed najważniejszymi regatami, takimi jak Mistrzostwa Świata albo Igrzyska Olimpijskie. Tutaj także zaczynały i kończyły się wielkie polskie rejsy. Również ten, który przeszedł do historii światowego żeglarstwa jako najdłuższy, samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów. Rejs kapitana Henryka Jaskuły na Darze Przemyśla. Z Gdyni do Gdyni. 32 tysiące mil. Maja 1980 roku MS Horyzont, statek szkoleniowy Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, wyszedł ze Świnoujścia na powitanie Daru Przemyśla. Na pokładzie przyjaciele kapitana Jaskuły, znajomi, dziennikarze. Halo, Przemyśl, Świnoujście do pani. Zosiu? Henio się odnalazł. Czy mnie słyszysz? Odnalazł się! Kurs na północno-zachodni Bałtyk, w miejsce wskazane przez prom Wawel. Była tam także kapitan Teresa Remiszewska, wybitna żeglarka, pierwsza Polka i czwarta kobieta w historii, która samotnie przepłynęła Atlantyk. Heniek, jesteś wielki jak różowy słoń. Cała Polska na ciebie czeka. Bardzo mnie to wzrusza wszystko, powiem ci. Już więcej nie mogę mówić. Heniek, no nie mogę, bracie, gadać. No, wielki jesteś, no, największy. No, pozdrowienia od Aeroklubu Szczecińskiego. W imieniu załogi okrętu 896 kapitanowi Jaskule najlepszych życzeń z okazji szczęśliwego powrotu. Tutaj Skandynawia. Witamy serdecznie naszego wielkiego żeglarza, który opłynął cały glob bez zawijania do portu. Pozdrowienia od załogi kapitana Uniwersytetu Gdańskiego. No i gratulujemy sukcesu. Dziękuję bardzo. Mam duży dług wdzięczności dla PŻDM-u. Po 344 dniach samotnej żeglugi dookoła świata bez zawijania do portów, kapitan Henryk Jaskuła na Darze Przemyśla kończy swój rejs w Gdyni, w porcie, z którego wypłynął. W Gdyni kapitana i jego jacht powitał kilkunastotysięczny tłum. Ale prawdziwe powitanie odbyło się 4 dni później w rodzinnym Przemyślu. Jestem zwykłym człowiekiem, takim samym jak każdy z was. Nie jestem gigantem, na pewno nigdy nie krzyknę, jestem najlepszy. Każdego na to stać, pod warunkiem, że się należycie do tego przygotuje. Nie trzeba fenomenów, nie trzeba talentów. Każdy, który się do tego przygotuje w taki sposób, też opłynie świat non-stop dookoła. Morawin, niedaleko Kalisza. Stąd do Gdyni jest 368 km, a wokół nie ma żadnej wielkiej wody. A mimo to właśnie tutaj 28-letni żeglarz, kaliszanin Bartek Czarciński zbudował jacht, na którym podejmie próbę opłynięcia ziemi. Samotnie, non-stop, bez zawijania do portów. Z Gdyni do Gdyni, trasą kapitana Henryka Jaskuły.
16 marca 2015 roku. 1189 dzień budowy jachtu. Jeden z najważniejszych. Dziś Perła Gdynia, jacht Bartka, opuści hangar. Zaczęło się dość nietypowo, bo jak podjąłem decyzję, że będę budował własną łódkę i miałem kadłub jachtu zrobiony, który kiedyś, lata temu zrobiłem jako mieszkanie w Gdańsku, jak miałem w planach jechanie na studia, a potem się zmieniła koncepcja i zacząłem robić z jachtu przybrzeżnego jacht oceaniczny, no to zacząłem od przedłużania tego jachtu i przedłużenia go o metr. Poszedłem do tu obok lasku mojego taty, wziąłem siekierę, wyciąłem dwie akacje, porąbałem na opał, żeby tu trochę cieplej było i zacząłem laminować tą rufę. I od tego momentu przyjmuję, że zacząłem budować tą łódkę, którą teraz tutaj widzimy. Bartek, wrażenie jest pierwsze proste i oczywiste. Tu jest bardzo mało miejsca. No tak, tylko wyobraźmy sobie sytuację, że mam kokpit jak na jachcie regatowym, gdzie są 4 metry szerokości, czy nawet tutaj, gdzie jest 2 metry szerokości wykorzystane na cały kokpit, to ja siedząc z jednej strony, jak przychodzi jakaś fala, to frunę sobie na drugą ławkę i dopiero linka jakaś bezpieczeństwa mnie przytrzyma, żebym dalej nie wypadł za burtę. Tutaj mam miejsca tyle, że mogę bez problemu się zaprzeć, nigdzie nie będę fruwał, a w momencie, kiedy będzie naprawdę zła pogoda, a będę musiał być na zewnątrz z jakichś powodów, żeby szybko zareagować na przykład na jakiś zmieniający się kierunek wiatru, to zawsze mogę sobie usiąść, być schowany od fali z przodu, od fali z tyłu i być zaparty tutaj. I tu mnie żadna fala nie ruszy. Nawet jakbym się, nawet się mieszczę tutaj, tak sobie mierzyłem, że spokojnie mogę sobie tu siedzieć i dumać nad dziwami tego sportu. Koło sterowe będzie wisiało tutaj na tej ściance. Tutaj w momencie, kiedy będę spał, mam wymierzone dokładnie na mój wzrost koje w poprzek jachtu. W zależności od tego, na którą burtę będzie przechylony, to albo w tą stronę będę sobie spał. Z tego miejsca również będę mógł obsługiwać komputer. Oprócz czego nad komputerem telefon satelitarny. Tutaj jeszcze jest wyjście ewakuacyjne. Tędy przez te drzwiczki będę wychodził sobie na rufę, gdyby, nie daj Boże, łódka się wywróciła i nie chciała wstać. Mały zlew, mała kuchenka. W sąsiedztwie, dalej patrząc, mamy toaletę. Tutaj mamy barometr. Barometr jest jedną z niewielu rzeczy, które kapitan Jaskuła miał na swoim jachcie swoje prywatne. Był tak dobry, że mi go przysłał i barometr zrobił coś, co ja chcę zrobić wkrótce. Popłynął już raz dookoła świata. Jesteśmy na dziobie. Tutaj, gdzie siedzę, piękne miejsce do spania. Niestety to miejsce będzie zarezerwowane dla żagli. Tutaj będzie od góry do dołu siatka, która je będzie trzymała, żeby nie miały możliwości fruwać. Będę miał na pokładzie 14 żagli, nie dużych, ale 14, więc gdzieś je muszę trzymać. Pod spodem przewidziałem miejsce na jedzenie. Tutaj będą w tych bakistach będzie zapakowane około 200-250 kg jedzenia. Piecyk naftowy. Ja cały czas chciałem mieć jakieś ogrzewanie na łódce. Nigdy nie byłem u dentysty, nie boję się zębów. Ale boję się reumatyzmu, dlatego muszę mieć możliwość wysuszenia ubrań, muszę mieć możliwość wysuszenia łódki w środku. Zbudowałeś tę łódkę tak pod siebie bardzo. Wszystko tu jest wymyślone na twój wzrost, na twoją wagę. Faktycznie jak budowałem, robiłem zabudowę wnętrza, czy jakąś kanapę przy kambuzie, czy sam kambuz, wyciągałem rękę i patrzyłem, jak mam daleko do kuchenki, czy dosięgnę. Czy będę mógł swobodnie obsługiwać koło sterowe, czy będę mógł siedząc wygodnie sobie siedzieć i dotykać nogami podłogi. Wszystko jest pod moje 1,79 m wzrostu i około tam 40 cm szerokości w barach. Te warunki zmuszały nas i jego do tego, żeby stać go tylko na taką łódkę małą, nie? Taka to była i taką przerobiliśmy. Uważam, że i dzisiaj też są ludzie o żelaznych charakterach i żelaznych rękach. Jego znajomi nazywają, że ma azbestowe ręce. To chyba da radę na takiej małej łódce. A jak finansujesz ten rejs? Więc głównym sponsorem jest ja i moja firma i dzięki mojemu wspólnikowi, który jeszcze wytrzymuje to, że więcej czasu poświęcam na dokończenie tej łódki i na pracę dookoła całego tego rejsu niż na pracę zawodową, no to jakoś to się wszystko kręci i udaje finansować. Ale to nie wszystko. Wymyśliliśmy kilka lat temu z moimi przyjaciółmi taki projekt Polacy dookoła świata. Tak, żeby każdy, kto będzie chciał stać się mikrosponsorem mojego rejsu, miał taką możliwość. I za minimum 50 zł można wykupić sobie miejsce, malutkie miejsce na burcie,
Jedna ósma kartki A4, czyli niewielkie, ale tych zdjęć będzie wtedy bardzo dużo i stworzy się taka mozaika na całej burcie właśnie Polaków, którzy chcą w ten symboliczny sposób przyczynić się do realizacji tego rejsu i popłynąć, i ich zdjęcie popłynie dookoła świata. Co ja im daję w zamian? Daję im w zamian to, że będą codziennie widzieli, jak ta łódka z ich zdjęciami się przemieszcza, i będę im dawał relacje, co się dzieje, więc mają rok rozrywki za 50 zł. Za rok, jak Pan Bóg da, w tym miejscu między główkami portu jachtowego w Gdyni zatrzyma się uruchomiony zegar rejsu. To słowa kapitana Henryka Jaskuły, który swój rejs na Darze Przemyśla rozpoczął w Gdyni 12 czerwca 1979 roku. W samotnym żeglarstwie dookoła świata, bez zawijania do portów, jako pierwszy wyzwanie rzucił Anglik, Robin Knox Johnston, który 10 lat wcześniej, w 1969 roku na jachcie Suchaili, ukończył swój rejs po 314 dniach żeglugi, rozpoczynając nową erę w żeglarstwie oceanicznym. Po 28-letnim wówczas Angliku próbowało wielu, ale udało się ledwie kilku. Kapitan Jaskuła, kończąc szczęśliwie po 344 dniach swój rejs, był trzecim żeglarzem w historii i pierwszym Polakiem, który tego dokonał. Ale dla kapitana nie miało to większego znaczenia. Ważne było to, że ten rejs rozpoczął i zakończył się w polskim porcie, nad Bałtykiem. A ponieważ postawił na swoim, rejs kapitana Jaskuły jest do dziś najdłuższym samotnym rejsem non-stop dookoła świata, zaczynającym i kończącym się w tym samym porcie. Kapitan pokonał nie tylko 5 oceanów wokół 3 przylądków, ale także Bałtyk, Morze Północne i Kanał La Manche. I to dwukrotnie, tam i z powrotem. 32 tysiące mil. Od zakończenia rejsu kapitana Jaskuły na Darze Przemyśla minęło 35 lat. Nikt nie powtórzył jego wyczynu, a kapitan nadal mieszka w swoim ukochanym Przemyślu. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby porozmawiać z kapitanem Jaskułą, ale wiele osób mi mówiło, że jest jak jest i z nim bardzo ciężko nawiązać kontakt. I trochę posłuchałem mądrych doradców i zostawiłem ten temat gdzieś tam na kiedyś z boku. No ale w pewnym momencie zadzwonił do mnie redaktor jednego z portali o tematyce morskiej, który zamieszczał tam informacje na temat tego, co się dzieje, jakie są postępy. No i tak wyszło, że kapitan Jaskuła trafił na ten materiał, no i odezwał się do tego redaktora z prośbą o kontakt do mnie. I tak się wydarzyło, że to kapitan Jaskuła się ze mną skontaktował, a nie ja z kapitanem Jaskułą. Umówiliśmy się na konkretny dzień, wsiadłem w pociąg i pojechałem do Przemyśla. Pojechałem, wysiadłem o 14 z pociągu i poszedłem tam, gdzie miałem na mapce przygotowanej przez kapitana Jaskuły zaznaczone, gdzie go znajdę. Przywitał mnie jak w ogóle starego znajomego, nie bawiliśmy się w konwenanse poznawania się, przedstawiania się, tylko usiedliśmy do rozmowy i ta rozmowa trwała 7 godzin. Wziął kartkę, długopis i zaczął zadawać mi pytania. I tak przez te 7 godzin prawie zadawał mi pytania, ja mu na te pytania odpowiadałem, tłumaczyłem się dosłownie mu, ponieważ on zaprosił mnie i powiedział o tym wprost, po to, żeby mnie odwieźć od tego rejsu. Że według niego taki mały jacht jest to niepotrzebne ryzyko i to się nie musi udać, więc po co podejmować takie próby. Panie kapitanie, pan się uparł, żeby odwóz z Gdyni, prawda? Według mnie to był najważniejszy element właśnie z Gdyni. To jest polski 100%. Nie było startu honorowego, nie było powrotu honorowego, jakichś skrzaków czy coś z Gdyni. To był pierwszy, jedyny, a właśnie teraz drugi dopiero po tylu latach będzie Bartek. A dlaczego nikt tego nie powtórzył, panie kapitanie? Jak pan myśli? No to jest pytanie właśnie, dlaczego nikt tego nie powtórzył. A można zadać podobne pytanie, dlaczego Anglicy nigdy nie wychodzą z Londynu czy z Dover, tylko zawsze z Plymouth czy tam z innym. Mają prawo, to są ich porty te czy tamte, to mają. Ale my mamy swój port, dlaczego my nie mamy wychodzić z naszych portów? Skoro tutaj jest nasze miejsce geograficzne, to jest nasze morze, trzeba umieć żeglować z tych portów. Panie kapitanie, pana zdaniem, z czym Bartek, tak kiedy pan przypomina sobie swój rejs, z czym Bartek będzie zmagał się najbardziej?
na dobrą sprawę nie ma potrzeby się z niczym zmagać, po prostu sobie żeglować. A tak to nie ma, no nie ma cudów, trzeba... Może panie kapitanie, jak to nie ma cudów? 344 dni w morzu, no to jest samotnie, no, dookoła no, świata. No to, przecież, no to jest w samych założeniach. No i właśnie jaki jest ten cud, powiedzmy sobie, od czego to zależy? Od predyspozycji. Trzeba czuć się dobrze, trzeba kochać tą samotność na morzu. To jest piękna rzecz, nie bać się tego. No, a do tego trzeba mieć predyspozycję. To co robimy? Jedziemy! Skręcamy! Dobra, jeden niech rządzi. Po 3 latach, 3 miesiącach i 2 dniach Perła Gdynia, szkutnicze dzieło Bartka, opuszcza hangar w Morawinie. Nie ukrywam, że czekałem na to długo, bo to trwało i trwało, no ale wiadomo, jak z takimi operacjami troszeczkę musi to trwać. W Bartka wierzę bardzo mocno, naprawdę bardzo mocno. Jest to według mnie jedyna osoba, którą znam, która sobie z tym spokojnie poradzi z rejsem i wróci. Gotowe wszystko? No to odjazd. 17 marca 2015 roku o 9 rano rozpoczyna się pierwszy rejs Perły Gdynia. Jeszcze nie pod żaglami. Kurs na Gdynię, gdzie jacht dalej będzie przygotowywany przez Bartka do rejsu dookoła świata. Ale koniecznie przez Kalisz. Wytrzyma. Jeżeli jak wytrzyma, człowiek też wytrzyma. No, nie ma takiego czegoś, żeby nie było w ogóle żadnych awarii. Coś zawsze się musi stać. Ale Dar Przemyśla był szczęśliwym jachtem. No, szczęśliwy, bo były awarie i były nieraz dość poważne awarie, ale to potrafiłem jedną parą rąk i tymi narzędziami, jakie się miało. Pan mówi o awariach, że tu jest problem, że jachty się mogą psuć. A że człowiek, który ma predyspozycję, tak, po prostu odnajduje się w tym świecie. Czuję się świetnie, czuję się dobrze. To jest dziwne szczęście. Nic, co jest za darmo, nie ma wartości. A to szczęście, jakie się tam ma, jest w jakiś sposób okupione i dlatego jest cenniejsze. Panie kapitanie, pan wraca myślami do tego rejsu? Pan żyje tym rejsem? Rzecz to nie żyje, nie można ciągle tym samym, ale wspominam czasem. I co pan najczęściej wspomina? Właśnie to ciekawe. Nie sam rejs, tylko ten odcinek od Gdyni po Atlantyk. To najczęściej wspominam. Tamto to nie ma co wspominać, bo tam jest, wszystko idzie. Nie ma lądów, nie ma urozmaicenia. A tutaj jest pewna gimnastyka, to jest ciekawość. Tymczasem Perła Gdynia zacumowała w basenie jachtowym w Gdyni. Za Bartkiem pierwsze próby na morzu, jeszcze na pożyczonych żaglach. A przed nim mnóstwo pracy. Przyglądam się Perle Bartek i ona już wygląda inaczej niż wtedy, kiedy opuszczała hangar w Morawinie, ale to jeszcze nie jest łódka gotowa do rejsu dookoła świata. No nie, daleka droga. Ale był pewien taki kamień milowy, który trzeba było zrobić, to zwodować ją, postawić maszt, postawić jakiekolwiek żagle i zobaczyć, co się będzie działo. No i właśnie, i co się działo? Ten rejs dziewiczy z Górek Zachodnich do Gdyni. Powiedz, jak to wyglądało? No, wypłynąłem na zatokę. No i byłem trochę przerażony, bo w porcie ta łódka się bujała prawo, lewo i wydawało mi się, że coś jednak, jakiś błąd popełniłem ze statecznością, że gdzieś tam wypłynę i tu się położę na wodzie i będzie tylko dużo wstydu, tak? A tak wypłynąłem i okazało się, że łódka przykleiła się do wody, bardzo mały przechył. No i nie jestem w stanie dużo powiedzieć o tym, jak ona się zachowuje, jak to będzie,
ale jestem na pewno w stanie powiedzieć, że dalej mi się chce i dalej będę ją składał, te klocki, w jedną całość, żeby zobaczyć, jak to jest przy trochę większych falach. Co o tym rejsie mówi twoja żona i twoja 6-miesięczna córka? Zostawiasz je tutaj. Krysia, czyli moja córka, no jest jeszcze w tym wieku, że nie ma zbyt dużo do powiedzenia, chociaż często już zaczyna przejawiać swoje zdanie w różnych zachowaniach. No ale moja żona, która jest psychologiem dziecięcym, trochę mnie pociesza, że dziecko przez pierwsze 3 lata swojego życia, jeżeli nie przeżyje żadnej strasznej traumy, to nie pamięta zbyt dużo. Dlatego tak naprawdę w ciągu jej 3 lat pierwszych muszę wypłynąć i wrócić, żeby potem móc się skupić na tym, żeby nie mówiła do mnie wujku. A żona? Ona mi pomagała tą łódkę budować. Jeszcze jak nie była w ciąży, to razem ze mną potrafiła laminować, szlifować i brać czynny udział, więc można powiedzieć, przyłożyła do tego rękę, więc teraz nie za bardzo może mówić nie płyn. Tutaj stoimy przy mapie, którą namalowała Bartka siostra i na tej mapie będziemy z Krysią zaznaczały, w którym miejscu jest tata, jak będzie płynął przez rok dookoła świata. Na początku pewnie mała za bardzo nie będzie wiedziała, o co chodzi, ale za kilka lat może być z tego fajna pamiątka. No i co, będziemy na niego czekać. I tak ten rejs się zacznie. Bartek i jego perła wypłyną z gdyńskiego portu, obiorą kurs na Hel, a potem na otwarty Bałtyk w kierunku cieśnin duńskich. Kiedy? Kiedy Bartek wszystko poukłada i będzie gotowy. Bo jak mówią żeglarze, morze nie jest po kolana, a przed nim rejs dookoła świata. Trasą kapitana Henryka Jaskuły. Z Gdyni do Gdyni. 32 000 mil.